No to już. Już. Do boju. Dzień dobry panie. Dzień dobry, dzień dobry. Przeboju. Nie robimy przez żadnej? Nie, nie. Późno jest, nie wiem czy do wyborczy. Panie pana, panie pana. Michał Zegajka. Raz, czy mnie słychać? Dzień dobry Państwu, właściwie dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie po tym pokazie tego bardzo ciekawego filmu z oscarowymi rolami dwójki głównych bohaterów. Drodzy Państwo, przechodzimy bezzwłocznie do dyskusji, która będzie dotyczyła takiego tła historycznego, jeszcze bardziej tego filmu, mianowicie roli koncernów farmaceutycznych w przemyśle farmaceutycznym i w leczeniu ludzi tak naprawdę. Drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy powitali bardzo serdecznie trójkę naszych dyskutantów. Pozwolę sobie ich przedstawić. Szanowni Państwo, alfabetycznie może zacznę. Filozof, bioetyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca i publicysta, wykładowca akademicki, pan profesor Jan Hartmann. Powitajmy serdecznie. Teraz do Państwa gość specjalny, niespodzianka naszego spotkania, psychofarmakolożka, neurobiolożka, biochemiczka, pani profesor Irena Nazwa. Powitajmy serdecznie. I oczywiście last but not least, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, a także popularyzator nauki, pan profesor Jerzy Wetulanik. Myślę, żebyśmy ustalili najpierw zasady procedowania. Myślę, że dajemy sobie jakieś półtorej godziny na dyskusję. Jest późno. Dobrze. No to w takim razie, żebyśmy podyskutowali może 45 minut wyłami tutaj i końcówkę zostawilibyśmy dla pytań i komentarzy ze strony widowni. Proszę Państwa, to ja może zarzucę temat i zapytam do Państwa, pytanie, jak się Państwu podobał film i jak co Państwo sądzą na temat roli koncernów farmaceutycznych, która została tutaj przedstawiona w tym filmie? Ktoś z Państwa może chciałby zabrać głos pierwszy? Czy ja wiem, mogę? Sam film jest bardzo, bardzo ciekawy oczywiście, ale porusza kilka wątków i myślę, że tutaj sama kwestia roli koncernów nie jest głównym wątkiem. Myślę, że tutaj jest kilka rzeczy. Zresztą to wychodziło o tym na ostatnim etapie tego filmu, a mianowicie czy człowiek ma prawo do wyboru terapii. No, to jest prawa, że oczywiście uważam, że ktoś ma prawo do decydowania o sobie. W związku z tym mógłby również mieć prawo do wyboru terapii. No, ale wybierają absolutnie tylko i wyłącznie na własne rachunek i na własną odpowiedzialność. W związku z tym, jeśli jest w szpitalu, jeśli jest w jakimś programie leczenia, no to również przyjmuje pewne zasady dotyczące tego programu. Nie jestem do końca pewna, czy można tutaj powiedzieć, że wtedy będę absolutnie wolna. Możemy po prostu wyjść z tego programu i zdecydować się na niestosowanie tego. Natomiast jeśli chodzi o same koncerny, ktoś by proponuje do końca działa. Może drugi. Tak, jeżeli chodzi o same koncerny, to ten mi troszeczkę nie działa, ale da się krzyczeć, do środka to mówię. Natomiast jeśli chodzi o rolę koncernu, no oczywiście na pewno koncerny mają własny interes, ale
interesy po prostu polegające na osiągnięciu odpowiedniej sprzedaży, na osiągnięciu i wypromowaniu nowych rynków. Z drugiej strony jest sprawa taka, no, czy mówimy tutaj o koncernie, który wchodzi w sprzedaż leku i to jest jego głównym celem, czy mówimy o roli koncernu na wcześniejszym etapie, kiedy są prowadzone badania. No i tu znowu mamy dwie sprawy, bo tak jak mówi Boże Kagło, także w nim dwa szanse. Z jednej strony jest interes oczywiście, ale z drugiej strony są wieloletnie badania i wieloletnie wysiłki, ażeby jakiś lek faktycznie mógł być wprowadzony do lecznictwa i który to lek miałby leczyć, prawda, a nie być stosowany przypadkowo. Nie wiem, czy to akurat jest... Ja myślę, że tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. To znaczy jedna sprawa to jest sprawa leku i promowania tego leku, a z drugiej strony to jest sprawa jednak mimo wszystko chęci pomocy ludziom i leczenia chorób. Proszę Państwa, mnie się ten film w pewnym sensie podoba. Jest rzeczywiście bardzo dobrze zrobiony, ciekawy. Jakkolwiek w wielu miejscach bardzo nierealistyczny. No, to jest przecież sztuka, nie musi być do końca realistyczna. Z drugiej strony ten film mi się nie podobał i budził mój opór. Należą bowiem do kategorii filmów, które nie dają szans inkryminowanym tam i oskarżanym instytucjom i osobom w żaden sposób się bronić. Patrząc na ten film oczami kogoś, kto w ogóle nie zna się na tych sprawach, po prostu, styka się z tym po raz pierwszy, widzę oskarżenie pod adresem szacownej rządowej instytucji amerykańskiej Federal Drug Agency, iż mianowicie nie dopuszczała ona, kierując się biznesowym interesem producenta leków AZT-u, rzekomo pedofilizną, nie dopuszczała do obrotu jakiejś rzekomo bardzo dobrej w leczeniu AIDS w ogóle. I to oczywiście wszystko jest nieprawda. Ten film, jak wiele tego rodzaju filmów, jest po prostu jakimś ciągiem insynuacji ubranych w taką przejmującą, artystyczną, perswazyjną formę. I strona oskarżana, którą jest państwo z jednej strony amerykańskie, a z drugiej strony potężny koncern farmaceutyczny, zostaje zupełnie bezbronny. Taki film się robi z adwokatami. Tak się go robi, żeby wygrać wszelkie procesy ewentualnie. To nie jest uczciwe. Tak jak pewnie nie było wszystko w działalności firm farmaceutycznych w latach 80. nie było uczciwe. Znalezienie balansu między interesem społecznym a interesem biznesu jest bardzo trudne i dopiero dzisiaj ten balans znajdujemy. To te wydarzenia opisane w tym filmie dzieją się 30 lat temu. Kiedy dopiero tworzono całą metodologię badań klinicznych z jednej strony, a z drugiej zasady dobrych praktyk w zakresie tworzenia, w zakresie dopuszczania leków do obrotu, w zakresie licencjonowania leków, a także w zakresie dopuszczania pacjentów chorych do testów klinicznych. To wszystko się wtedy właśnie w takich przypadkach. Te zasady się wykuwały, te zasady się tworzyły. Oczywiście, że popełniano błędy. Oczywiście, że tak było, ale właśnie dzięki temu, że kilka takich dramatycznych procedur przeszliśmy w Ameryce, dzisiaj mamy bardzo dobre, bardzo uczciwe zasady prowadzenia badań klinicznych, rejestrowania leków, licencjonowania leków i tak dalej, ale mimo, że one są bardzo dobre, to i tak cały czas dochodzi do jakichś konfliktów, które bardzo trudno rozwiązać. Więc ten film jest w dużym stopniu takim uogólnionym pomówieniem, a widz, który nie zna się na tych sprawach, właściwie nie wie, o co chodzi i co ma o tym wszystkim sądzić. Warto przypomnieć, że ten lek AZT był testowany
w specyficzny bardzo sposób, ponieważ jest to jeden z niewielu przypadków, kiedy przerwano test z powodu stwierdzenia wysokiej skuteczności tego leku. Ten lek się okazał po wielu latach mniej skuteczny, a bardziej toksyczny niż wynikało z pierwszych badań. To prawda, ale nadal jest stosowany. Natomiast żadne białka, żadne preparaty, nic nie leczy AIDS. Nie ma leku na AIDS i jest w błędzie ktoś, kto myśli, że bohater tego filmu rzeczywiście odkrył coś w rodzaju leku na AIDS, prawda? Bo tak to jest przedstawione, że on miał coś lepszego, nielegalnie handlował czymś lepszym od AZT. Nie, nie handlował czymś lepszym od AZT i już. I ten film tego nie mówi. To jest nieuczciwe. Nie wolno za zasłoną artyzmu, talentów, dzieła sztuki prowadzić nieuczciwej gry, nieuczciwej perswazji. To jest nieuczciwy, nierzetelny reportaż. Gdyby to wszystko, dokonać translacji tego wszystkiego na język reportażu, nie mówiąc już o rzetelnej analizie, tekście naukowym, powiedzmy, to by się nie miało szans żadnych obronić. To się broni tylko dlatego, że przybiera artystyczną formę. Nie lubię sztuki, która jest używana jako narzędzie insynuacji. A z tym mamy tutaj do czynienia. Nie podoba mi się ten film od strony moralnej. Podoba mi się od strony artystycznej. To bardzo właśnie dobre sztuka. Sztukę oceniamy nie po moralności, tylko po tym właśnie po stronie artystycznej. Ja bardzo się cieszę, bo już w tej chwili nie muszę występować w obronie firm farmaceutycznych, które się cieszą, powiedziałbym, nieuzasadnioną niechęcią większej części społeczeństwa. Fakt, że większość z nas ciągle żyje w dobrym zdrowiu, to jest dzięki temu, że są tworzone nowe leki, a nowe leki są tworzone w tej chwili w wielkich firmach farmaceutycznych, które mają środki do badania tych leków. Gdyby spojrzeć na świat historyczny, to ja bym powiedział tak, że dawniej leki rzeczywiście były tak, że były szybko wymyślane, szybciutko próbowane i bardzo szybko wprowadzane na rynek. Na przykład takie leki, jak leki przeciwko schizofrenii, chlorokromazyna, ona właściwie była zrobiona w sumie, jak po raz pierwszy się okazało, że podawana pacjentom przy operacjach, żeby obniżyć temperaturę ciała, powoduje uspokojenie objawów ostrych schizofrenii, to po tygodniach dwóch czy trzech badań już lekarze francuscy, którzy to robili na boli, rozpisali listy do kolegów z prośbą, ażeby ta chlorokromazyna była szeroko stosowana. Był to świetny lek, jak na tamte czasy, dziś już zarzucony, ale lek, który pozwalał chorym na schizofrenię opuścić szpitale i znajdować się na warunkach normalnych, prawda? I wtedy wszystkie początkowe leki tak szły. Od momentu ustalenia, wprowadzenia leku po pierwszych próbach, oczywiście z obecnego punktu widzenia niekonkluzywnych, leki szły. W większości wypadków było dobre. To były te czasy, kiedy po prostu ludzie sobie zdawali sprawę z tego, że opóźnienie wprowadzania leku o 5-6 lat, a jak te procedury FDA trwały jeszcze dłużej, niesie za sobą bardzo wielkie szkody dla osób, które nie mogły z tego skorzystać, prawda? A więc to jest, bo tutaj ważą się jakby dwie rzeczy, prawda? A to samo na przykład mamy o przemyśle samochodowym. Wprowadzenie samochodów na rynek spowodowało olbrzymią ilość zgonów i kalec, powiedzmy sobie, ale nikt nie mówi, że koncerny samochodowe dbią na życie i zdrowie ludzi. Taki mniej więcej jak lotnictwo zrobił World Trade Center Towers, wybuch za sprawą talidomidu. Pozornie fantastyczny lek, uspokajający, miły i tak dalej. Nagle okazało się, że powoduje malformacje, powoduje podporności u płodów i rodzą się dzieci bez rąk, bez nóg, z pokomerią i tak dalej. Prawdę mówiąc, a ja akurat nie pracowałem tak samo nad talidomidem i efektem, tego się praktycznie nie dało przewidzieć w badaniach na zwierzętach. Wszystkie nasze badania na szczurach i myszach nie wykazały działania teratogennego talidomidu. Natomiast to spowodowało straszliwą ostrożność we wprowadzaniu nowych leków. I w tym momencie agendy państwowe uznały za obowiązek chronienie zdrowia i życia obywateli i wprowadziło mnóstwo restrykcyjnych historii. To troszeczkę, jak powiedziałem, że to, co tutaj mówiono o AZT i o tych lekach
Alaleka, prawda, które tam się stosuje, a mnóstwo różnych rzeczy w tym czasie, bo ja pamiętam te czasy, były najrozmaitsze metody leczenia, czy polecane metody leczenia AIDS. Trzeba było smarować sobie części drobne jajkiem i wystawiać na działanie słońca przez jakiś czas na przykład. To były jakieś, no ludzie się pytali różnych rzeczy. Co ważniejsze, czy to nie dawało efektu? Oczywiście, że często pomagało, ludzie się lepiej czuli. Efekt placebo jest tak potężnym efektem i placebo daje naprawdę duże zmiany fizyczne, a więc materialne. A więc to, czyli, że powiedziałbym, że tu w tej chwili z tą historią bardzo mi się przypomniała zeszła środa i dyskusja o medycznych zastosowaniach marihuany, proszę Państwa. To jest dokładnie to samo, kiedy Państwo, bojąc się pewnych rzeczy z marihuany, to jest znacznie mniej szkodliwe oczywiście od AZT, uniemożliwia tego stosowanie marihuany w tych miejscach, których ona ewidentnie medycznie byłaby pożyteczna, prawda? I to też amerykańskie sądy, które na przykład uniewinniły człowieka, który hodował marihuany, ponieważ traktował jako lek na jaspę, mówiąc, że zło, którego chciał uniknąć, to był wyrok Sądu Najwyższego Dystryktu Columbia. Człowieka, który chciał, że zło, którego chciał uniknąć, czyli ślepota, jest z większym złem niż nielegalne uprawianie marihuany. A więc tak wygląda sprawa. Ja bym powiedział, że koncerny farmaceutyczne mają za sobą dużo ciemnych rzeczy. Te ciemne rzeczy są oczywiście związane z tym, że koncerny chcą robić zysk. I są te ciemne, i tutaj sytuacja jest rzeczywiście skomplikowana. Są te prawa patentowe różnych koncernów. I to wydaje się, że tu jest kłopot. Na przykład niektóre leki są niedopuszczane w pewnych częściach świata, albo robi się specjalne wyjątki, na przykład dla biednych okolic, dla Afryki i dla Indii, ażeby takie leki mogły być robione. Czyli koncerny nie są bez winy. Koncerny, które przetrzymują lepsze formy stosowania leku tak długo, dopóki się nie okaże, że dopiero te formy mogą jeszcze mieć osłonę patentową, kiedy normalne formy nie mają, na przykład sprawdzenie leku w formie plastrów zamiast w formie tabletek. Ale z drugiej strony fantastyczne mają wszystko, co wiemy o benzodiazepinach na przykład i tak dalej, to wiemy dzięki pracom w koncernie Hoffmann-LaRouche, który zrobił olbrzymią, kolosalną pracę, która da nauce, nasza wiedza o receptorze benzodiazepinowym, receptorze GABA-A są naprawdę tylko temu zawdzięczone. Także sądzę tutaj, że film oczywiście fascynujący, ale pan profesor Hartmann ma mniej pewno serdeczny stosunek niż ja do medycyny alternatywnej. No ale akurat jedna moja przyjaciółka jest szefową kliniki medycyny alternatywnej, ale nie tu w Toronto, także wszystko jest w porządku. I mnie się wydaje, że to oddziaływanie jest takie bardziej holistyczne i to też ma znaczenie. Tym niemniej, jeszcze raz, wydaje mi się, że to podsumowanie pana profesora Hartmanna jest bardzo sensowne, że ten film na pewno nie nadaje się jako podłoże do dyskusji o koncernach, ponieważ tam po prostu nie było, był bardzo niesympatyczny lekarz, wierzący w swoje pryncypia, że żeby zobaczyć, czy coś działa, musi być doświadczenie z placebo, a my pamiętamy te czasy, kiedy naprawdę ludzie, prośby o to, ażeby dopuszczono lek niezbadany, one były bardzo popularne i to jest znowu, czy lepiej, żeby umarło 5% czy 2% leczonych, a reszta, żeby wyżyła, czy żeby wszyscy mieli poczucie nieustannej, ciągającej śmierci. No właśnie, to co powiedziałeś przed chwilą, że ten film niekoniecznie nadaje się, jeśli mamy dyskusję na temat koncernu, to niekoniecznie na podstawie tego filmu. Ja nie odebrałam absolutnie przesłania jakiegoś jasnego przesłania tego filmu, jakoby on atakował dokładnie koncerny. Moim zdaniem było tutaj kilka wątków, które właściwie powiedziałabym tak, miałam w pewnym momencie wrażenie, że reżyser mimo wszystko chciał nakręcić trochę inny film, a na końcu wyszło mu co innego. Dlatego, że to jest kilka, no oczywiście jest to wizja reżyserska, ale niemniej jednak nie uważam, że tutaj jest jasny przekaz w postaci ataku koncernu. Co tutaj jest charakterystycznego? Z jednej strony chęć zapanowania
tego głównego bohatera zapanowanie nad swoim życiem i zapanowanie nad swoim zdrowiem, co nie do końca mu się udaje, bo całkiem po prostu tej wiedzy nie ma na ten temat. A druga sprawa, no właśnie takie uleganie różnego rodzaju podszeptom innych osób, którym się wydaje, że zastosowanie jednej czy innej substancji, o której ktoś coś powiedział, że jest dobre, stworzy cud i że ta osoba po prostu wyzdrowieje. A w sumie i tak kończy się to tak, jak się kończy, to znaczy przedłużenie życia, ale niekoniecznie życia w nadziei i z jakąś pasją, bo ten główny bohater, prawda, cały czas myśli, że robi coś dobrego i on praktycznie coś dobrego robi. Natomiast jego życie kończy się tak, jak do przewidzenia, po prostu umiera na nic. No to wszyscy muszą umrzeć, prawda? Tak, jak pamiętam, jak ktoś z terapeutą mówi po marihuanie, każdy palący marihuanę umiera. I to jest święta prawda, kto nie pali marihuanę, też umiera, prawda? I mniej więcej umiera w tym samym czasie, prawda? Tylko jednym jest przyjemniej, a drugim mniej. Tak. To ja może jeszcze bym zaproponował troszeczkę inne ujęcie sprawy. Oczywiście chyba wypadałoby mi zwrócić uwagę, że dowiedziałem się, że ta spadkobierca prawny filmy, która jest sportretowana w tym filmie, no tak w lipcu 2012 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęło śledztwo w związku z praktykami korupcyjnymi tej firmy, no, żebywania lekarzy i nakłaniania ich do wypisywania recept na jej leki, ale to jest chyba taki mały jeden wątek, który chciałbym zwrócić, a inny to jest może z drugiej strony. Możliwe, że ten film bardziej niż jak słusznie pani zauważyła jest pretekstem do rozmowy o szkodliwości koncernów, ile bardziej szkodliwości kina w ogóle. Bo zwróćmy uwagę, że tutaj mamy kino jako dziedzina sztuki wymaga antagonisty silnego, tak? I to się wtedy dobrze ogląda. No to się tak złożyło, że te koncerny stały się tym antagonistą, lekarze i jak pan profesor słusznie zauważył FDA, czyli agencja rządowa, ale to są pretekstem słowo wojskowe i tak dalej. I może jeśli nasz obraz świata budowany jest właśnie przez kino, bo nie mamy zwykle czasu zasięgać nawet Wikipedii, no to może w takim razie powinniśmy się zastanowić nad tym, czy coś dałoby się poradzić na tego typu wizję świata. Zakazać kina. Wiecie Państwo, jak Platon chciał wygonić poetów ze swojego idealnego miasta. Ale tutaj może wpiszałbym to w jakiś szerszy kontekst. Otóż przypomniałem się w tym momencie po rozmowie z panią właśnie, taka książka z 1976 roku autorstwa Iwana Ilicza, Medical Nemesis, to jest jedną z książek kluczowych dla ruchu antymedycznego, która no, zarzuca, no, trochę jakby fenomenalnie, zarzuca, taką tezę stawia, że to tak naprawdę za tyle chorób, które we współczesnym świecie występują, odpowiada opieka zdrowotna, zinstytucjonalizowana, profesjonalna opieka zdrowotna. I jest lekarzy. Zarzucić jednym zdaniem. Otóż kiedyś zebrałam sobie do świeczki skarbonki i parę groszy. I zrobiłam sobie test. I zrobiłam test. A mianowicie obskoczyłam wszystkie przychodnie, bądź też poradnie. Psychologiczne i psychiatryczne. Zobaczcie, co to jest tu wyszło. Otóż 10 zaburzeń na jedną osobę. Ciekawe, prawda? Otóż różnego rodzaju zaburzenia, różnego rodzaju nurty psychologiczne, różnego rodzaju szkoły psychologiczne. Każda szkoła zarzuciła mi, że mam inne zaburzenie. Otóż mam zaburzenie narcystyczne, borderline, a także chorobę afektywną dwubiegunową, nerwicę lękową i to wszystko naraz. A ja sobie myślę, no ale ja się nie czuję z tym źle. Nie mam z tym problemów, nie czuję się osobą chorą, czuję się rewelacyjnie w tym swoim ciele, w swojej osobowości. No to oczywiście bipolarka, druga bipolarka. I cóż ja mogę powiedzieć? Otóż dostałam receptę. Na recepcie było bardzo dużo leków. Myślę, co ja mam z tym zrobić? No to idę do apteki, dają mi te leki i mówię, fajnie, mam mnóstwo znajomych,
którzy z wielką chęcią wykorzystają te leki w połączeniu z alkoholem, wyjdzie im całkiem fajna... coś fajnego im wyjdzie z tych leków. Ja sobie myślę, przepraszam bardzo, ale za te leki okej. Okay. Te koncerny wam sponsorują bardzo drogie wakacje, bardzo fajne konferencje. Ale czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że wypisując te leki narażacie ludzi na to, że oni nie wykorzystają do tego, żeby się leczyć, tylko na przykład do tego, że połączą je z wysoką procentowością alkoholu i robią sobie krzywdę. I tak mówię tutaj o życiu ludzkim. Co pani proponuje? Ale ja nie mówię o psychozie. Ja mówię o ludziach chorych. Ja zrobiłam test. Ja sobie uzbierałam świtę skarbą. Tak, ale jest pani autonomiczną osobą. Jeżeli pani chce sobie szkodzić, to będzie sobie pani szkodzić. Ale czym ja sobie szkodzę? Z alkoholem czy nie? Michał. Ale ja się nie rozumiem, Michał. O czym my tutaj dyskutujemy. Pytanie miały być po 45 minutach. Skończymy tutaj rundkę. A dostałam mikrofon, więc korzystam z tego, co dostałam. Ale jakieś zasady, więc się nie trzymaj. Może za chwileczkę wrócimy do dyskusji. Dobrze. Ale nie, ale niech to wydaje, że oczywiście to było dobrze, dlatego, bo zwróciliśmy uwagę na jedną rzecz, która tu była istotna, mianowicie i mnie się wydaje, że troszeczkę inny charakter mają leki w ogóle psychotropowe, trochę inne leki przeciwko takim chorobom zdecydowanym, jakim jest AIDS, chociaż antymedycyna tak samo uważała przez pewien czas, że AIDS jest wyłącznie tylko wynikiem osłabienia odporności ustroju i że właściwie to też nie jest choroba. Co innego jest też na przykład z antybiotykami, którymi z drugiej strony mnie się wydaje, że szkodzi się jeszcze bardziej niż czymś innym. Jeszcze inna sprawa jest sprawa szczepionek. Natomiast co ja sądzę, że jest taką rzeczą istotną, jest to, że istnieje wielka nieufność w tej chwili w społeczeństwie do lekarzy. Za 3 generacje temu człowiek szedł do lekarza i wierzył we wszystko, co mu lekarz poradził. I zwykle to bardzo sprzyjało procesowi terapeutycznemu. Idź, wiara twoja uzdrowiła cię, to było ważniejsze. W tej chwili pacjent idzie do lekarza, jest wściekły, że siedzi w kolejce, nie wierzy lekarzowi. Wobec tego to bardzo częsty problem non-compliance, niebrania wszystkich leków. I te leki też nie działają tak, jakby lekarz chciał. A jeszcze inna ważna sprawa, o której pani wspomniała, to jest fakt, że teraz to się trochę ukróciło, ale niektóre firmy farmaceutyczne robiły wszystko, żeby jak największy zwiększyć sobie rynek i to jest ten bolesny punkt biznesowy, tym, że my znowu nie dziwimy się, że dilerzy dają na przykład samochodowi jakieś tam ulgi czy coś takiego, czy propagują, natomiast uważamy, że jak to robią lekarze, to jest rzeczą niedobrą i faktem jest. Ale muszę też powiedzieć, że byłem na wielu konferencjach i może tam jest i miło, ale ilość wiedzy, którą lekarz na takiej konferencji dostaje, jest dość duża, a kłopot polega na tym, że wiedza w medycynie tak idzie naprzód, że tę wiedzę trzeba uzupełnić. Ja muszę powiedzieć, że moje wykłady, jak ja mam wykłady z Neuroscience, to moim największym bólem jest to, że z roku na rok ja muszę coś dorzucać do kurikulum i wobec tego muszę coś usuwać. I to jest przykro. A ja jestem tylko studentką pana profesora, także... No właśnie, i właśnie na przykład tym razem już mówię o roli astrocytów jako rzeczy typowo ludzkiej, które jeszcze o rok temu nikt nie mówił, bo w zeszłym roku okazało się, że takie astrocyty ludzkie daje myszy, to mysz jest mądrzejsza. Czy mamy wrócić do tematu koncertu? Spośród wszystkich gałęzi biznesu koncerny farmaceutyczne mają szczególną, nieporównywalną z niczym pozycję w zakresie tego, co się nazywa PR, public relations. Z bardzo wielu powodów, w tym również brutalnej konkurencji między koncernami, łatwo tracą one reputację i można powiedzieć, stają się obiektem czarnego PR. Nie ma tak skompromitowanych w oczach społeczeństwa biznesów, jak biznesy farmaceutyczne. Z drugiej strony trudno znaleźć jakiś biznes tak życiodajny, jak koncerny farmaceutyczne. Jest to ogromny paradoks, jest to jakaś zadziwiająca sprzeczność. Otóż problem
koncernów farmaceutycznych polega na tym, że muszą one gromadzić nieprawdopodobny kapitał, żeby stworzyć nowy produkt. To są kwoty rzędu miliarda dolarów. Po wytworzeniu tego produktu mają ze względu na prawem ustanowiony okres ochrony patentowej od 8 do 12 lat przeciętnie, mają tylko ten czas na odzyskanie wkładu i zarobienie pieniędzy. W związku z tym w tym pierwszym okresie zachowują się jak drapieżni kapitaliści, żeby odzyskać swój wkład. Gdy tymczasem lek jest potrzebny, a koszty jego produkcji i tak są wielokrotnie niższe niż cena. Więc to stwarza sytuację niesamowitej frustracji, publicznej frustracji oraz podejrzenia o stosowanie praktyk monopolistycznych i zawyżanie cen. Bardzo często te leki są z początku setki razy droższe niż po upłynięciu terminu ochrony licencyjnej i pojawieniu się leków generycznych, czyli produkowanych na licencji w innych krajach. Więc narasta frustracja wokół tych firm, ale jednocześnie brutalnie ze sobą rywalizują i w okresie, kiedy sprzedają, więc ich żniw tego sprzedawania nowego produktu, bardzo brutalnie walczą o rynek, często bardzo nieuczciwymi metodami. Do tych metod należy korumpowanie lekarzy w całym świecie, ale takie regularne korumpowanie lekarzy. I trzeba sobie powiedzieć, że ta sytuacja, ten sposób funkcjonowania tego biznesu, model tego biznesu jest już nie do wytrzymania. I obecnie on ulega zasadniczej zmianie. Na czym ta zmiana polega? Te firmy się dogadały, że nie będą korumpować lekarzy. Galaxy obiecała, że nie będzie tego więcej robić. Za nią pójdą inne prawdopodobnie firmy. To się nie stanie od razu, ale to się stanie. To jest też dla firmy sposób obniżania kosztów. Też obniża sposób obniżania. Muszą to zrobić wszyscy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest powstawanie międzynarodowych procedur budowania takich zastępczych schematów omijania czy też neutralizowania skutków trwającej ochrony patentowej. A tak, żeby można było w najbiedniejszych krajach te preparaty jednak sprzedawać przed upłynięciem właściwego terminu ochrony patentowej, to się już robi. I następny element, nowy, na które się te firmy zdecydowały, to jest inwestowanie w tworzenie leków na choroby typowe dla krajów społeczeństw biednych, takich jak na przykład Afryka, gdzie panują rozmaite choroby zakaźne, na czele z malarią chociażby, ale to chodzi o różne inne choroby przewodu pokarmowego, których leczenie się nie opłaca, bo pacjenci nie mają pieniędzy. Te firmy też zaczynają inwestować w badania nad lekami, z których nie będą miały przewidywalnej przyszłości korzyści. A więc jakby etyczność tego biznesu jednak wzrasta. To jest bardzo duży postęp. Etyczność badań klinicznych, porównując stan dzisiejszy z tym, co miało miejsce w latach 60. i 70., kiedy jeszcze prowadzono na przykład badania nad syfilisem, gdzie w grupie kontrolnej były osoby czarnoskórzy, Amerykanie, którym nie podawano w ogóle żadnego leczenia. W grupie kontrolnej, grupa kontrolna była bez leczenia. I tego rodzaju skandale miały miejsce aż do lat 70. To, co mamy dzisiaj pod panowaniem tych wszystkich zasad, czy to CIOMS, czy to są zasady Balfour, protokołu z Belmont, czy to są inne kodeksy, których jest kilkanaście. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, te praktyki przeprowadzenia badań klinicznych, to jest zupełnie inny już świat niż to, z czym mieliśmy do czynienia i w latach 80., a tym bardziej w latach 60. I proszę Państwa, to się nie zrobiło samo. Te firmy farmaceutyczne same musiały podporządkować się, ale także współtworzyć te praktyki. One nie są bez winy oczywiście, ale one też są zdolne do daleko idącego samooczyszczenia. Pamiętajmy, że bez nich by w ogóle nie było tego wszystkiego.
państwa nie są zdolne zgromadzić takich kapitałów, żeby wyprodukować nowe leki. Nie są zdolne. I to jest właściwie wstyd, że to musi być w biznesie. Że model postępu medycyny, który dysponujemy, to jest model biznesowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale nauczyliśmy się jakoś z tym sobie radzić. Ja oczywiście nie mamy tutaj możliwości opowiedzenia o szczegółach, jak to wygląda. Więc ja, no, to musi być takie deklaratywne, nieco gołosłowne, ale tak jest, że ten problem jest ogromny i kultura etyczna prowadzenia badań klinicznych, produkowania i sprzedawania leków, licencjonowania jest zupełnie inna dzisiaj niż w latach 80. i zwłaszcza w latach 60. czy 50., kiedy w ogóle evidence-based medicine naprawdę zaczęła funkcjonować. Tak, ja się tutaj zgadzam absolutnie z moim przedmówcą w każdym punkcie. Natomiast jeszcze wracając do filmu i wracając do tego, co też było w którymś momencie poruszone, mianowicie sprawa działań niepożądanych, prawda? Bo w którymś momencie bohater tego filmu mówi o tych działaniach niepożądanych i mówi o tym, że to jest nieporządku, że firma nie przerywa leczenia i tak dalej, to są działania niepożądane. No, proszę Państwa, musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, a mianowicie każdy lek, który używamy, ma również pewne działania uboczne, to znaczy działania niepożądane, bo tak się powinno mówić. Jedno leczymy, na drugie szkodzimy. I właściwie jest to kwestia wyboru mniejszego zła za każdym razem. Ale oczywiście musimy wiedzieć, że dzięki tym lekom również wydłuża się przeciętna przeżywalność ludzi, przeciętna długość życia wydłużyła się również dzięki lekom i dzięki tym koncernom i ich działaniom. I chyba jakość życia też. Ale ja bym sądził, że ten film był właściwie z drugiej strony takim pytaniem, czy wołaniem o prawo tonącego do chwytania się w życiu. Prawda? Bo to było to tu. Jeżeli uważam, że tutaj ja uważam właśnie, że film był głównie skierowany przeciwko właśnie FDA, który działa mniej więcej w taki sam sposób, jak te nasze polskie restrykcyjne biuro leków, które bardzo długo nie dopuszczają, zwlekają. Ile jest z tego manipulacji koncernów farmaceutycznych? Na pewno bardzo wiele. Czasami są takie ciekawe walki, dwa bardzo podobne leki, w którym się teraz szuka, a ten lek będzie powodował, gdzieś tam spowodował trzy przypadki zwłóknienia, to wobec tego nagle olbrzymia kampania, prawda, i EMA wycofuje jeden lek, co bardzo ogranicza, żeby, no, są takie walki podjazdowe, no to jak mają walki w parlamencie, no tak, ale ten 14 lat temu uściskał rękę Putinowi, w związku z tym nie ma w tej chwili prawa do gadania. A propos Putin, czyli a propos Związek Radziecki, czy Rosja, odbywa się ciebie, że Rosjanie, oni produkowali czasami leki, które były lekami państwowymi, własne i wiele z tych lekami, one były tanie, dostępne, tylko że nie działały. Prawda? Były takie leki jak Ukraina na przykład gdzieś tam na depresję, jakiś taki bardzo dobry lek do na chorobę Alzheimera i tak dalej. No były takie leki, tanie, uczciwie robione, prawda? No, to tylko, że nie działały, prawda, potem. A więc to też jest kłopot. Także mnie się wydaje, że mimo wszystko inwencja, znaczy oczywiście łatwo jest powiedzieć, gdzie dwa robią, tam drzazgi lecą. Pan profesor Hartmann jako etyk bardziej patrzy na stronę etyczną, prawda? Pani profesor Nalepa będzie bardziej patrzyła na to, czy lek jest badany w sposób naukowy, czy w sposób nienaukowy. Ja uważam, że dla mnie ważna jest historia, jak ten ostateczny, czy produkty, które mogą pomóc, żeby ludzie mieli prawo łapania się brzytwy, ale ważna historia, to jest empatyczny stosunek, najpierw na poziomie lekarz-pacjent, bo tego bardzo często nie ma, ale tak samo się wydaje, że ten empatyczny stosunek na zasadzie firma produkująca leki i społeczeństwo, które leki odbiera. Jedną rzecz mogę chyba powiedzieć, że wszystkie firmy farmaceutyczne, koncerny jak ognia się boją, żeby nie zaszkodzić pacjentowi.
I to jest, już, bo potem się nagle okazuje jeden jakiś bioks, jedno coś takiego i wtedy nagle firma leci zupełnie w dół. Także między innymi to, dlaczego nowe leki tak rzadko są wpuszczane, jeżeli chodzi o leki psychiatryczne, to właściwie leki o nowym mechanizmie działania, może jeden został wprowadzony, czy dwa leki w przeciągu ostatnich 20 lat i to przez taką firmę, który jest jednoosobowy właściciel, bardzo starszy pan, który sobie nie kierowany przez matki tych doktorów i tego ma fantazję, żeby spróbować nowy lek, nowego typu lek przeciwdepresyjny. Inni się potwornie boją i tam to jest kompletna stagnacja, prawda? Także wobec tego ludzie wracają to do etnomedycyny. Tam są fantastyczne możliwości, ja wierzę w to, tylko tego się nie bardzo bada. I teraz, natomiast pan profesor powiedział o evidence-based medicine. Otóż evidence-based medicine, czyli taka właśnie medycyna bazująca na dowodach, niby jest świetna rzecz. Dla 85% pacjentów jest świetna i dla 100% lekarzy, bo fantastycznie chroni tyłek, bo jeżeli cośkolwiek nie pójdzie, to się pchną, czy przestrzegano algorytmu. Natomiast jest około 15% pacjentów, u których trzeba zastosować terapię niestandardową. I teraz dobry, empatyczny i odważny lekarz spróbuje, jeżeli widzi, że terapia standardowa nie działa, no człowiek jest bardzo skomplikowaną rzeczą, to nie jest mechanika samochodowa, to stosuje. I tutaj ta taka wiara, trzeba jeszcze pamiętać jedno, że lekarz sam jest tym elementem terapeutycznym. Lekarz działa jak placebo i każdy, co widział dobrego lekarza i złego lekarza, to wie, dlaczego ludzie do niektórych lekarzy idą, dlaczego Andrzej Szczepnik miał tłumy ludzi i te tłumy ludzi wychodziły od niego czując się zdrowi i naprawdę wychodzili zdrowi, a są tacy lekarze, których inni omijają, prawda? I zwykle zasada jest, jak się widzi, że jak się lekarz z wielki tłum, to warto poczekać, bo mimo wszystko to jest trochę. Także jak idzie do knajpy, a knajpa jest pusta, to lepiej szybko iść do tamtej, gdzie jest tłum. Drodzy Państwo, głosy z sali, widzę tutaj rękę podniesioną. Proszę wstać, żeby nie było słychać. Najpierw do Pana Profesora Hartmana mam pytanie, a mianowicie a propos tej techniki działalności koncernów farmaceutycznych, ale na początku może kwestia pewnych uzgodnień, bo ja mam wrażenie, że Państwo definiujecie lek jako substancję chemiczną, która maskuje pewne objawy, ale powoduje inne objawy. Tak? W ten sposób Państwo definiujecie lek? Bo na ile jest takich substancji, które leczą, czyli usuwają objawy, całkowicie przyczynę objawu? Tak? Żeby był lekiem, to musi usuwać objawy. Objawy, ale i powoduje kolejne objawy. Znaczy usuwać, maskować. Lek jest substancją, która z jednej strony musi wywoływać jakieś reakcje w organizmie na poziomie tkankowym, retroperomolekularnym, a te objawy służą do tego, czy my wykorzystujemy te objawy, że mogą wykluczyć, złagodzić albo wyeliminować objawy, które uważamy za niekorzystne, ale wiemy też, że te wszystkie leki mają różny stopień specyficzności, zazwyczaj znacznie mniejszy niż byśmy tego chcieli. Dokładnie. Natomiast teraz już przechodząc do konkretów. Bardzo ciekawe tutaj stwierdzenie z tym, co Glaxo ogłosiło w grudniu bodajże ubiegłego roku, że nie będą korumpować lekarzy. Mam pytanie do pana profesora Hetmana, czy zna taką książkę pana, który się nazywa Virapen, napisał taką książkę Skutek uboczny śmierci. Nie zna pan. Polecam lekturę. To nie jest książka naukowa, to jest taka bardziej autobiograficzna książka. Natomiast ten pan był kiedyś dyrektorem generalnym Eli Lilly w Szwecji i opisuje karierę życiową od takiego drobnego oszusta, kiedy oszukiwał, sprzedając nieistniejący prenumeraty czasopism, do oszusta najbardziej wykwalifikowanego, czyli dyrektora generalnego firmy Eli Lilly w Szwecji. I tak nawiązując do tego stwierdzenia Glaxo, które stwierdziło, że nie będzie korumpować lekarzy, on tam opisuje między innymi, podaje konkretne też nazwiska i ten pan nie siedzi w więzieniu w tej chwili. On mieszka sobie w Niemczech, płodzi dzieci, wychowuje te dzieci, cieszy się wolnością. Natomiast
podaje konkretne nazwiska i podaje też, opisuje sytuację, kiedy korumpował niezależnych konsultantów rządowych. I mam wrażenie, że Eli Lilly bardzo fajny PR sobie zrobiło, mówiąc, że nie będzie korumpować lekarzy, bo rzeczywiście to jest bardzo kosztowne. Lepiej korumpować jest urzędników państwowych, czyli płatnika. W niskiej kulturze rządowej to panuje w sferze obrotu lekami ogromna korupcja. Tutaj nie ma, to bez dwóch zdań, to jest oczywiste. I na pewno Polska nie należy do liderów, jeśli chodzi o transparentność procedur, na przykład tworzenia listy leków refundowanych. Znaczy, korupcja oczywiście jest. Miarą tej korupcji są ceny leków. No jeżeli leki w Polsce są droższe niż w Niemczech, to nie trzeba innego dowodu na korupcję. Samo w sobie jest tym dowodem. Wzrostu standardów praworządności, transparencji procedur i tak dalej. Jesteśmy w połowie drogi do budowania takich stosunków w tej dziedzinie, które panują powiedzmy w Niemczech czy Holandii. W połowie drogi, bo walka jest nierówna, ponieważ koncerny są nieporównanie ich przedstawiciele, nieporównanie lepiej przygotowani do tej walki. Mają pieniądze, mają znacznie lepszych prawników, mają znacznie inteligentniejszych, lepiej opłacanych pracowników. No jest konfrontacja między przedstawicielami wielkiego międzynarodowego biznesu, a powiedzmy sobie burzę, a parlamentem, czy choćby ten ministerstwo namiodowe, gdzie pracują ludzie za 3-4 tysiące złotych i są dosyć powiedzmy przeciętnymi fachowcami w swoich urzędniczych i prawniczych dziedzinach. Ta walka jest bardzo nierówna, więc stawienie oporu takim impulsom korupcyjnym przez państwo jest ogromnie trudne. Te same firmy, które w Ameryce i w Europie nauczyły się postępować w sposób zgodny z prawem i surowymi zasadami dobrych praktyk biznesowych, gdzieś tam dalej w świecie, we wschodniej Europie, w Azji, nie mówiąc już w Afryce, pozwalają sobie na znacznie więcej. Także w przebiegu samych badań, no jednak inne są standardy badań klinicznych prowadzonych gdzieś tam w Afryce, trochę inne w Rumunii, trochę inne w Polsce, a zupełnie inaczej to wygląda, jak się prowadzi w zachodniej Europie. Nic dziwnego, że na ogół się eksportuje te badania. Więc bynajmniej obraz nie jest sierankowy, to nikt tak nie twierdzi. Ja się tylko przy jednym upieram. Proszę nie sądzić, że ktoś mi płaci. Nie mam żadnej styczności z firmami farmaceutycznymi. Tylko tabletki biorę. Ja jestem chory, ale nie jestem. Więc nam koncert też nie płacił. Ja tylko się przy jednym upieram, że jest postęp. I bardzo chciałbym się przyłączyć tutaj do głosu moich szacownych współpanelistów, że jeszcze raz podkreślić, że my żyjemy w dużym stopniu jednak wielkiemu biznesowi. Jak jesteśmy chorzy, to ten biznes nas leczy. I niestety to nie jest tak, że leczenie jest jakimś pozorem i że generalnie leki są czymś podejrzane. No nie, no w wielu przypadkach umiemy leczyć ludzi, którzy jeszcze niedawno by po prostu umarli, a dowodem na to jest to, że po prostu, jak mówi pani profesor słusznie, po prostu statystycznie dłużej żyjemy. Są dramatyczne, nawet od aspiryny można umrzeć, jak ktoś jest solidnie na nią uczulony. A w wymiarze statystycznym te leki, które są sprawdzone, no po prostu w sposób oczywisty, są korzystne, mimo że ryzyko istnieje. Więc nie bądźmy tacy pochopni w deprecjonowaniu medycyny naukowej, w deprecjonowaniu przemysłu farmaceutycznego. Nie mamy nic w zamian. Proszę zrozumieć, nie mamy nic w zamian. Mój Uniwersytet Jagielloński i jego Wydział Farmaceutyczny nigdy w życiu nie stworzy nowego leku, nowej substancji, bo po prostu nie ma miliarda dolarów i nigdy nie będzie miał. Trudno, jesteśmy skazani na razie na ten model, bo żadne państwo tego nie zrobi, żaden uniwersytet tego nie zrobi. Cieszmy się, że znaleźli się biznesmeni, którzy gotowi byli kumulować i inwestować takie niesamowite kapitały, często z dużym ryzykiem. Przecież nie każde badanie kliniczne daje pozytywny efekt. To znaczy,
z ilości substancji wprowadzonych do badań, jedna na 15 tysięcy dochodzi potem do marketingu. Ale chciałem zwrócić uwagę, że oczywiście w takich niepokojących praktykach państwo czasami odgrywa dość istotną rolę, a w tej chwili mówię o naszym państwie na przykład, takim klasycznym przykładem manipulacji była manipulacja z aptekami. Też lobby bogatych aptekarzy z wielkimi aptekami zrobiło coś takiego, że w tej chwili małe apteki, które przedtem próbowały konkurować cenami obniżonymi czy dyskontami, w tej chwili tego nie robią. Ja naprawdę w tej chwili osoba kupująca leki musi wydawać znacznie więcej niż 5 lat temu. Właśnie obniżania cen, tak. Tak, dlatego, bo ceny podwyższono, ale jeszcze do tego była ta piekielnie sophisticated metoda tłumaczenia, jakie to jest dobre dla nas. Dokładnie pamiętam, jak kiedy dziennikarze, obecnie są też aktywni, tłumaczyli, że idiotyzm jest sprawdzenie wolnych sobót, bo ludzie nie wiedzieliby, co robić wolne soboty i naprawdę woleliby chodzić do pracy. Słowo honoru, że taki artykuł był, prawda? I to dokładnie z tymi lekami. Dlaczego jest lepiej, że apteka nie może obniżać ten. Także na tym biznesie każdego z nas trochę siły. Tak, czy mogę? No właśnie tutaj jeszcze jest jedna sprawa, to o co pan profesor Kaplan powiedział. Jak długo trzeba, jak wiele badań, ażeby lek właśnie jak najmniej działał ubocznie, a jak najbardziej leczył. Problem ten i tutaj chciałam zaznaczyć, bo może ta moja odpowiedź była, znaczy wypowiedź w którymś momencie była chyba bacznie zrozumiana. Ja nie mówię, że tak jest lek skonstruowany, żeby działanie uboczne wywoływał. My po prostu w większości nie znamy dokładnie mechanizmów wielu chorób. W związku z tym skonstruowanie leku, który byłby takim lekiem celującym, faktycznie nacelowanym, nakierunkowanym na jeden jakiś mechanizm, po prostu na razie jest w wielu przypadkach niemożliwe. I proszę nie wierzyć tym reklamom pod tytułem inteligentny lek Ibuprom, który celuje w miejsce gdzieś tam w naszym mózgu czy gdziekolwiek indziej i natychmiast niweluje objawy i leczy. On właśnie niweluje objawy, niekoniecznie w tym mózgu, również gdzie indziej, ale z drugiej strony truje naszą kontrolę. Tak, jest mniej więcej, to jest jedno, ilości śmierci po stosowaniu środków przeciwbólowych jest znacznie wyższe niż ilości śmierci po stosowaniu zakazanych narkotyków. Ilość śmierci rocznie z powodu środków nielegalnych, środków skrotopowiedzmy, nielegalnych alkoholu czy o tym, czy o tytoniu, to jest 250 mniej więcej przypadków, że mniej niż 250. I nie zmieniły się od czasu, kiedy zaostrzono restrykcje i zaczęto pakować do więzienia za posiadanie małżeństwa. W 95 roku było tyle samo, co w 2005. Natomiast ilość śmierci związanych z środkami przeciwbólowymi to jest około 2,5 tysiąca rocznie. Tylko, że o tym się normalnie nie mówi. To jest ta anegdotka z karuzelą, pana doktora. Anegdotka z karuzelą jest, prawda, oczywiście mogę nawet powtórzyć, że właśnie tak matka idzie na dzieci karuzela i tak dalej. Ten ból karuzela staje, ma dzień stracony, ale bierzemy tutaj Nurofen i nagle karuzela rusza i matka radosna rusza na karuzelę, ból przestaje. Duża szansa, że zdejmą potem martwą ze stołeczka. No dlatego, jak jest ten silny ból głowy, to może być początek na przykład wylewu, prawda, czy czegoś takiego. Ból właśnie jest tym ostrzeżeniem, a więc to jest też takie, że ta nowoczesna medycyna, ja bardzo sobie cenię postęp stomatologii, gdzie mój wnuk się nie boi chodzić do dentysty, a się mam jak cholera, bo mnie to strasznie bolało, a w tej chwili się nie właściwie jakiś dobrze. Czyli ten empatyczny stosunek, który oczywiście skutkuje znacznymi lepszymi zarobkami dentystów, ale lepszym stanem zębów pacjentów, a więc też rzecz jest dobra. Jeszcze tutaj jedna rzecz, powiedziałeś ostrzeżenie właśnie. Proszę państwa, kupujemy lek i mamy ulotkę. Na tej ulotce jest napisana cała lista różnego rodzaju działań ubocznych. Te działania uboczne to jest bardzo niewielki procent, który się pojawia tych działań ubocznych, ale jednocześnie jest to dla pacjenta informacja taka. Proszę pana, proszę pani, jeżeli zaobserwuje pan u siebie takie coś, że tak i ani inaczej lek działa, proszę natychmiast skonsultować się z lekarzem i to naprawdę należy po prostu przestrzegać. W związku z tym właściwie można podsumować ten sposób. Z tymi lekami to po prostu trzeba mieć odrobinę własnego rozumu, a nie szukać wszędzie podstępu.
ale też taka ulotka jest straszliwą rzeczą, jeżeli to się zapisuje lek psychiatryczny pacjentom psychiatrycznym, bo są jedyni pacjenci, którzy bardzo dokładnie czytają ulotki, a potem mają wszystkie objawy, które są na tej ulotce. Dokładnie. Psychotycznych, tylko pacjentów z zaburzeniami. A jest duża granica między psychozą a zaburzeniem. I co wtedy? No, oni tak samo mają prawo się bać. Ale, a weźmy na przykład takiego pacjenta z zaburzeniem, na przykład borderline bądź inny, który sobie siedzi schulony w kąciku i ma pieniędzy na Zolo, który kosztuje 90 zł obecnie. Co wtedy? A taką receptę wypisał pan doktor profesor habilitowany szpitala Babilonu FU Babińskiego. No właśnie, i pytanie co? I co wtedy? No, bo, a bo, powiedzmy, że nie ma jest pytanie, bo, nie, bo to jest pytanie, czy każdy ma prawo do pełnego leku? A może Pan Bóg kocha tylko tych, którym daje pieniądze, a innych nie kocha i w związku z tym niestety no właśnie tak postępuje. Kto powiedział, że musi być sprawiedliwość? Ale to oczywiście raczej pytanie do ekspertów. Drodzy Państwo, myślę, że to nadszedł czas, żeby zakończyć nasze spotkanie. Bardzo miłe. Dziękujemy bardzo Szanowny Panie Prelegentom. Prowadziłem tę dyskusję ze Stowarzyszeniem Doksotronika. Dziękujemy bardzo Państwu, dziękujemy gospodarzom kinu Mikro za ugoszczenie nas. No i do zobaczenia następnym razem. Dobrej nocy. Bardzo proszę, że pokazuje dobre filmy i ciekawe dyskusje. Będę było fajnie. Ja nie muszę go oczekiwać. Mogą wewnętrznie, biorą sobie kole, biorę sobie jakieś takie te. Dlatego, bo wydaje mi się, że do tego pozytywnie zastanę, czyli miałem taką naturę, jest tutaj holistycznie, że tak powiem, nastawiony. Jak bierzesz sobie suplementy dietetyczne, które działają, na przykład witaminy czy kwasy omega 3, moja doktora mówiła, podjechała do Kanady, żeby się to klinik zrobiła pod studia medycyna genetyczna. Ja uważam, że ja tam się takie nie do przyjęcia.